Drużyna w rozgrywkach Plus Ligi w dalszym ciągu będzie występowała pod nazwą Cerat Enea Czarni Radom. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że cały czas firma Enea jest z nami, że nas bardzo mocno wspomaga i dzięki takim sponsorom jak Enea możemy cały czas grać i reprezentować Radom na arenie międzynarodowej, na arenie polskiej, w Lidze Mistrzów Świata. I mam nadzieję, że i w tym roku będziemy jakąś niespodzianką. Umowa pomiędzy Eneą i Czarnymi została przedłużona na trwający już sezon 2021-2022. Życzę drużynie wielu sukcesów. Mam nadzieję, że pan trener Kuba Bednaruk będzie potrafił wywołać u wszystkich zawodników 100% talentu i równie tyle zaangażowania, pracy i wysiłku. Współpraca Enei i Czarnych trwa już czwarty rok. W Polsce różne spółki wspierają sport na różnych szczeblach, różne dziedziny sportu. Tu Enea wspiera właśnie Czarnych, wspiera siatkówkę i męską, i kobiecą, i piłkę nożną. I szanowni państwo, dzięki temu wsparciu myślę łatwiej jest osiągać sukcesy. W ramach sponsoringu Enea wytwarzanie wspiera również grupy młodzieżowe Czarnych w ramach projektu grupy Enea o nazwie Enea Akademia Sportu.